Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle bardzo serdecznie pozdrawiam adwentowo, pozdrawiam też radośnie, bo przecież adwent jest okresem radosnego oczekiwania i oczywiście pozdrawiam także pandemicznie i grudniowo i oczywiście noworocznie, w sensie nowego roku kościelnego, nowego roku liturgicznego. Ja przypominam o hasle duszpasterskim zgromadzeni na świętej wieczerzy. Kochani, dzisiejsza niedziela jest trzecią niedzielą adwentu. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że zbliżamy się do Bożego Narodzenia. Jeszcze tylko 11 dni. Zobaczmy, dzisiaj jest 13 grudnia, o czym za chwilę. Dlatego też symbole adwentowe to nie tylko, czy świąteczne, ale adwentowe zwłaszcza, to nie tylko świeca roratnia, to nie tylko wieniec adwentowy, ale też choinki. Zobaczmy, do choinek jeszcze jest wprawdzie daleko, ale już w wielu mieszkaniach, w wielu sklepach pojawiają się tego rodzaju symbole bożonarodzeniowe. Jeszcze one są nieubrane, ale nie a już właśnie mówią nam o tym, że Boże Narodzenie i choinka to drzewo świąteczne, to drzewko świąteczne, które będzie ubrane w różnego rodzaju świecidełka, bombki i tak dalej, że ono też jest coraz bliżej. Boże Narodzenie to nie tylko żłóbek betlejemski, to nie tylko kolędy, ale także choinki, te właśnie drzewka, symbole, które bardzo wiele nam mówią o grzechu pierworodnym, mówią nam bardzo wiele o człowieku, o jego słabości, o jego upadku. Kochani, jak powiedziałem, dzisiejsza niedziela to trzecia niedziela Adwentu i ta dzisiejsza niedziela ma swoją nazwę. Jest to tak zwana niedziela Gaudete. Gaudete, czyli radujcie się. Jak wiemy, w Wielkim Poście i w Adwencie są takie niedziele. W Adwencie to jest czwarta niedziela Adwentu. Ona nazywa się Letare. Też radujcie się. A niedziela adwentowa Gaudete, czyli też radujcie się. Radujcie się. Mamy właśnie radować się. Radować się z przyjścia Pana. Radować się z tego, że do Bożego Narodzenia coraz bliżej, radować się z tego powodu, że On przychodzi do nas, że On przychodzi także, proszę Państwa, z naszego powodu, to właśnie nasz grzech, to nie nasza grzeczność, to nie nasza cudowna postawa, ale właśnie grzech sprowadza Jezusa na ziemię, to właśnie z powodu grzechu Słowo staje się ciałem i zamieszkuje między nami, to właśnie noc betlejemska. Zatem Gaudete, czyli radujmy się, cieszmy się, że spotkamy Boga w osobie Jezusa Chrystusa, który wcieli się i który właśnie stanie się jednym z nas. Zatem Gaudete, kochani. No właśnie, proszę zauważyć, że dzisiaj kto będzie w kościele, bądź też był, to będzie właśnie inny kolor szat, różowy szat. To właśnie, jeżeli w parafii posiadają takie ornaty, to dzisiaj zamiast fioletowego ornatu, bo w Adwencie dominuje kolor fioletowy podczas każdej mszy świętej, chyba że jest jakaś uroczystość, a tak dzisiaj właśnie, w tę dzisiejszą niedzielę Gaudete, można założyć czy ubrać się w ornat różowy. To proszę też, proszę Państwa, zauważyć. Poza tym, no dzisiaj właśnie 13 grudnia, proszę Państwa, data bardzo smutna, bardzo tragiczna. 13 grudnia, rok 1981. Ja pamiętam tę datę, pamiętam ten dzień, pamiętam tę niedzielę. Wtedy oczywiście było bardzo mroźno, było bardzo śnieżnie, potężne zaspy, nie można było dojechać, nie można było przejechać i oczywiście siarczysty mróz, no i ten poranek, niedzielny poranek adwentowy, który właśnie spowodował, że rozpoczął się dzień i rozpoczęły się dni i miesiące, a nawet lata w naszej kochanej ojczyźnie, jako dla lat pełne dramatu, pełne ograniczenia tego w sensie wolności. To właśnie dzisiaj, siostro, bracie, pomódl się za Polskę. 39 lat temu wybuchł stan wojenny. O poranku słyszeliśmy głos generała, że właśnie z dniem takim i takim, o takiej i takiej godzinie zebrała się rada i która głosiła stan wojenny w naszej kochanej ojczyźnie. Był to ból w ból, proszę Państwa, wspominamy to z ogromną taką właśnie, z ogromnym smutkiem, wspominamy to z ogromnym dramatem, że byliśmy ograniczeni. No mówię, wielu z nas nie pamięta, bo byli jeszcze zbyt młodzi, albo w ogóle jeszcze nie był na świecie, bo już to prawie 40 lat. W każdym razie to dzisiaj właśnie, siostro, bracie, pomódl się za Polskę. To właśnie dzisiaj, siostro,
siostro, bracie, pomódl się o wolność, o tę wolność właściwie rozumianą, wolność odpowiedzialną wobec samego siebie, wobec swoich czynów, wobec swoich różnego rodzaju obowiązków, wobec Boga, wobec społeczeństwa, wobec narodu, wobec współczesnego świata. To dzisiaj, siostro, bracie, pomódl się za Polskę, pomódl się za tych, którzy wtedy zginęli, pomódl się za tych, którzy wtedy byli prześladowani. To byli bohaterowie, to były bohaterki, to byli ludzie, którzy bardzo kochali ojczyznę, którzy zostali ograniczeni, zwłaszcza 13 grudnia, internowanie i tak dalej, i tak dalej. Warto, proszę Państwa, poczytać w tej materii, wejść w internet, jak to tamten poranek, jak to tamten dzień przez prawie 40 lat wyglądał. Niech Pan nam daje radość z wolności, tej wolności, którą posiadamy, żeby, jak powiedziałem, żeby to była wolność odpowiedzialna i pełna, pełna Boga i pełna tego, co nazywa się tą radosno-adwentową. Kochani, gdy będziemy, bo jeszcze, gdy byliśmy w Kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże z szacunkiem. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, by zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś. On wyznał, nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go, cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł, nie jestem. Czy jesteś prorokiem? Odparł, nie. Powiedzieli więc, kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali. Co mówisz sam o sobie? Powiedział, ja jestem głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc, dlaczego zatem chrzcisz, skoro nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan odpowiedział, ja chrzczę wodą, pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka jego sandałów. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Kochani, jak słyszeliśmy, pojawił się w dzisiejszą niedzielę, podobnie jak w ubiegłą niedzielę, właśnie ten Jan Chrzciciel, ten, który wzywał do tego, żeby prostować ścieżki dla Pana. Dzisiaj on też to samo do nas mówi. Powiedział, ja jestem głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską. Jak rzekł prorok Izajasz, prostujmy drogę pańską, prostujmy ścieżki dla niego, bo on, jeżeli przychodzi, to przychodzi do nas, żeby te ścieżki nie były skomplikowane, żeby nie były zbyt mocno kręte, żeby nie były zaśmiecone, żeby nie były zachwaszczone, bo wtedy o wiele trudniej będzie przyjść do nas. Dlatego oczyszczajmy nasze serca. Oczyszczajmy właśnie serca nasze poprzez spowiedź, poprzez postanowienia adwentowe, poprzez rekolekcje, które też w tym roku i w tym adwencie będą w formie zubożonej, ale na pewno jest szansa, żeby skorzystać z sakramentu pokuty, a to wszystko spowoduje, że te nasze serca będą bardziej godne, będą bardziej czyste, a ścieżki prowadzące naszych serc będą też bardziej takie właśnie odpowiedzialne, po których Jezus Chrystus na pewno z radością przywędruje do naszych serc i spotka się z nami w Noc Betlejemską i podczas Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego najlepszego, oczywiście pod skryptem. Dzisiaj imieniny obchodzą Panie Łucję. Z tej racji składam najlepsze życzenia. Takie przysłowie ludowe, Łucja dnia przerzuca, chociaż to jeszcze nie jest prawdą astronomiczną, ale jest to już prawda, która właśnie zmierza w tym kierunku, że najdłuższa noc przestanie być najdłuższą nocą i będzie przebywało po troszeczku dnia, a zatem myślimy o wiośnie, chociaż jeszcze dalej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Niech Pan błogosławi. Zostańcie z Bogiem.